Czy wiesz, czym naprawdę jest wypalenie zawodowe? Jaki ma związek z mobbingiem? I co zmieni się 1 stycznia 2022 roku? W tym materiale zamieścimy tylko najważniejsze kwestie, natomiast całość rozmowy będzie dostępna w formie podcastu. Szczegóły znajdziesz w opisie filmu. Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Prosiński, współzałożyciel Instytutu Zdrowia Mentalnego. Wieloletni menedżer, CFO, znający korporacje od podszewki. Panie Tomaszu, czym jest to wypalenie zawodowe? Wypalenie zawodowe to jest przede wszystkim zestaw pewnych czynników, pewnych elementów, które możemy rozpoznać, jako sklasyfikować w trzech obszarach. Pierwszy to jest dehumanizacja. Może wyjaśnię, żebyśmy nie poruszali się w jakiejś trudnej nomenklaturze, wyjaśnię, co za tym stoi. Przede wszystkim pod dehumanizacją mówimy, to jest elementy związane z osłością, z pewnym cynizmem pracowników. To jest elementy związane z obojętnością, z negatywnymi emocjami, które pojawiają się zarówno w stosunku do współpracowników, jak i w stosunku do partnerów biznesowych. Drugą taką grupą cech, które negatywnych, wywołanych przez wypalenie zawodowe, to jest element związany z wyczerpaniem emocjonalnym. To są cechy, które pracowników, których to dotyka, wypalenie zawodowe dotyka, charakteryzują się ospałością, brakiem sił, brakiem chęci do pracy, brakiem chęci do kończenia zadań, które rozpoczynają, pewnym brakiem zaangażowania i, co najważniejsze, bo to jest dosyć istotna cecha, żebyśmy to zrozumieli, ponieważ pomaga identyfikować tych pracowników, efektami psychosomatycznymi. To są pracownicy, którzy teoretycznie się nie żalą na to, jak wygląda ich życie zawodowe, ale mówią: boli mnie kręgosłup, mam problemy cały czas z tym brzuchem, cały czas mnie boli głowa. To są również elementy psychosomatyczne związane z wypaleniem zawodowym, a mianowicie z wyczerpaniem emocjonalnym. Trzecim takim elementem, który charakteryzuje wypalenie zawodowe, to jest element związany z brakiem satysfakcji z pracy. To jest poczucie pracownika, który wstaje i mówi: nie jestem wystarczająco dobry. Nie umiem tego zrobić. Nie podołam temu zadaniu. Oczywiście są to przeświadczenia i postawy, które są wbrew faktom. Ta osoba jest wystarczająco dobra, natomiast przedstawia siebie i postrzega siebie jako osobę, która nie nadaje się do pracy, co z biegiem czasu staje się realnym problemem, bo rzeczywiście za chwilkę zaczyna się nie nadawać. Te wyniki pracy ma coraz gorsze. A w najgorszym przypadku ten element wywołuje depresję. Tak? Więc jest to, odpowiadając na pana pytanie, co to jest wypalenie zawodowe, to jest zestaw pewnych symptomów pogrupowanych w trzy kategorie, które pojawia się w życiu pracowników pod wpływem długotrwałego przebywania w środowisku stresowym. I to jest pierwszy element, który uruchamia tą lawinę, lawina zdarzeń, lawina zachowań. Czy można przewidzieć w ogóle ten wypalenie zawodowe? Czy mogę, obserwując swoich pracowników, na przykład przewidzieć, że w tym dziale, u tego menedżera na przykład, to wypalenie zawodowe jego zespołu będzie bardziej prawdopodobne? Czy to jest tak, że każdego to spotka, czy pewne elementy wywołują to wypalenie zawodowe? Czy może rozpoznać, identyfikować i z wyprzedzeniem identyfikować pracowników, którzy mogą te symptomy mieć? Może. Oczywiście musimy wiedzieć, że nie jest to proste, dlatego że menadżerowie, którzy pracują w organizacjach, którzy zarządzają swoimi zespołami, na dzień dzisiejszy nie mają po pierwsze wiedzy, po drugie umiejętności, po trzecie celu identyfikowania pewnych zachowań, monitorowania tych zachowań po to, żeby z jakimś wyprzedzeniem stwierdzić, musimy przeciwdziałać w dziale A czy w dziale B, po to, żeby wdrożyć określone nowe procesy, nowe formy zachowań, nową kulturę organizacyjną, bądź dostosować organizację tak, żeby te procesy się czy nie skalowały. Bo musimy pamiętać, że wypalenie zawodowe to jest proces w organizacji kaskadowany przez menadżera czy przez pracownika, który jest tą chorobą dotknięty. To wpływa na życie rodzinne, więc wpływ jest nie tylko na korporację, ale również na aspekt całego życia. Ta zmiana, która wejdzie od 1 stycznia, to jest zmiana i dobra, i zła. Dobra ta zmiana jest, dlatego że
podążając za ideą WHO wpisania wypalenia zawodowego w ICD-11, czyli tak. tego rejestru chorób, który startuje od 1 stycznia 2000. Teraz mamy ICD-10, tak? Teraz jest 10, tak. a od 1 stycznia będzie 11, czyli nowy rejestr. Uwrażliwia i pokazuje poprzez ten wpis, jak choroba wypalenia zawodowego jest istotna z punktu widzenia społecznego. Mhm. Dlaczego społecznego? Społecznego dlatego, że do tej pory wypalenie zawodowe było traktowane jako syndrom chorobowy. W związku z tym liczba i jakości statystyk są praktycznie mierne. Tak? Nie mamy tego. Natomiast wiemy dobrze, że choroba wypalenia zawodowego, przekształcająca się w depresję, w nerwicę i tak dalej, implikuje powstanie chorób nowotworowych, chorób kardiologicznych, zawały serca, wylewy, chorób gastrycznych. To są wszystko konsekwencje niewłaściwego stylu życia, stylu pracy. Stylu pracy i stylu życia w konsekwencji. W związku z tym uwrażliwiło WHO, wpisując tą wypalenie zawodowe, jako element chorobowy. I teraz, dlaczego to jest dobre? Dobre jest dlatego, bo w końcu zaczynamy o tym mówić. W końcu zaczynamy odczarowywać i destygmatyzować psychiatrię, psychologię, zdrowie mentalne i wprowadzać ten termin jako termin, o który trzeba dbać. Jeżeli nie będę temu przeciwdziałać, no to w takim przypadku po prostu będę mieć więcej absencji. A w efekcie, jak będę mieć częste absencje swojego kluczowego pracownika, czy osób, które w zespole są ważnymi osobami, na przykład napędzają firmę, prawda, w takim przypadku, no to być może w efekcie te osoby po prostu stracę. I tu jest bardzo, i to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny punkt. Dlatego, że ta zmiana, o ile z punktu widzenia teoretycznie pracownika, społeczeństwa długofalowo, to jest dobra zmiana, i długofalowo na pewno wszyscy będziemy mieli z tego tytułu dużo korzyści. O tyle z punktu widzenia pracodawcy, rozmawiając na 2 miesiące przed jej wprowadzeniem, to jest olbrzymie zagrożenie. Tak. Olbrzymie tak. zagrożenie. Dlaczego jest olbrzymie zagrożenie? Tak jak pan wspomniał, w momencie wpisania tej choroby do rejestru ICD-11 możliwość leczenia, orzekania o występowaniu choroby dostają lekarze pierwszego kontaktu. Mhm. Diagnozowanie wypalenia zawodowego jest oparte na wywiadzie. Mhm. Na wywiadzie z pracownikiem. Tak. Z pacjentem, przepraszam. Jest oparte na wywiadzie z pacjentem. W związku z tym, po podaniu określonego zestawu, można się spodziewać, że po podaniu określonego zestawu lekarz internista, czy lekarz pierwszego kontaktu, nie mając doświadczenia w leczeniu wypalenia zawodowego, nie stykając się z tym na co dzień, nie będzie miał specjalnego wyjścia, ani może i ochoty, dogłębny sposób diagnozować, ponieważ nie ma ku temu wiedzy. W związku z tym spodziewamy się zasadniczego wzrostu zwolnień L4 na wypalenie zawodowe w pierwszych miesiącach. Dlaczego? Będą dwie grupy pracowników. Pierwsza grupa pracowników to są ci pracownicy, którzy słysząc o tym w debacie publicznej, w rozmowach, stwierdzą, o Boże, to jest to, co ja czuję. Będą uświadomieni. W związku z tym uświadomiona grupa nagle pobiegnie i mówi, potrzebuje pomocy, bo słyszę, bo widzę, jakie są konsekwencje. I to dobrze, pomożemy tym ludziom. Druga grupa jednak, to jest grupa, która należy się spodziewać, że otworzymy pewną furtkę do nieprawidłowości, do pewnych nadużyć. I tak. to jest podobny element, jak w psychologii i niektóre modne tematy, z którym przychodzą nastolatkowie i mówią, no bo kolega powiedział, to ja też to mówię, bo teraz to jest modne. I musimy się spodziewać, albo musimy brać pod uwagę to, że wypalenie zawodowe stanie się przez chwilę modą. Szczególnie wśród młodszych przedstawicieli rynku pracy. Modą, na który będą uczęszczali, będą odwiedzali lekarza pierwszego kontaktu. Bardzo ważnym jest to, że w wielu firmach obecnie pojawiają się nowe specjalizacje, jeżeli chodzi o działy HR, działy personalne. Mówię to konkretnie o employer brandingu. Pewnym elementem wizerunku pracodawcy jest to, jak dba o swoich pracowników. Nie tylko jak pozyskuje nowych, no bo zawsze na tym pierwszym spotkaniu jest wszystko pięknie. Taka wersja demo, prawda? Pracodawcy zawsze jest przedstawiona tak. w samych superlatywach, samych pozytywnych jakby w ujęciach. Natomiast ważne jest też to, jak będziemy pracowników później traktować, jak będziemy się troszczyć o to, żeby po prostu mieli u nas dobrze, no bo rekrutacje kosztują. Rekrutacje kosztują bardzo duże pieniądze. Pamiętajmy, weźmy pod uwagę, rozmawiając o kosztach, jaki mamy dzisiaj rynek pracy. Rynek pracy dzisiaj, bez względu na zawirowania pandemiczno-gospodarcze, to jest cały czas rynek pracownika.
To jest cały czas rynek pracownika. Jeżeli my mówimy o tak niskim poziomie bezrobocia, to zdobycie pracownika, a już zdobycie dobrego pracownika, to jest czasami droga przez wielomiesięczne, skomplikowane, kosztowne procesy. Tak, tak. Pamiętajmy również o to, kto wchodzi i kto jest dzisiaj, zaczyna być dominującą grupą na rynku pracy. To już nie są menadżerowie 35, 45, 55-letni, którzy nauczeni byli pracy po 14, po 16 godzin, choćby nie wiem co, bo taka był etos pracy korporacyjnego człowieka sukcesu. Dzisiaj wchodzą inne pokolenia, które bardzo cenią sobie swój komfort, swoje zdrowie. Wolą mniej zarabiać, a pracować bardziej komfortowo, w lepszych miejscach, w lepszych firmach, które są postrzegane przez różne rankingi, employer brandingu. Podsumowując, po 1 stycznia przyszłego roku pojawia się nie nowe zjawisko, tylko pojawia się nowe podejście do pewnego zjawiska, które już jest. Pracodawcy mogą się z nim zmierzyć. I tutaj taki apel na koniec, odczarujmy tą dziedzinę nauki i proszę pamiętajmy, tą dziedzinę medycyny i proszę pamiętajmy o jednym. Przyznanie się do problemów mentalnych to nie jest słabość jednostki. To nie jest efekt tego, że jestem słaby, że nie daję rady. To jest efekt, który dotyka każdego. Słabego, silnego, bardziej wrażliwego, mniej wrażliwego, tego z sukcesami, tego bez sukcesu, na dole, na górze piramidy organizacji i podejdźmy do tego zrozumieniem i zadbajmy o nasze zdrowie. Bardzo dziękuję. Cały przemysł po mojej stronie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.